Dla wielu historyków pozostaje takim nieco frapującym pytanie, dlaczego Hitler w ogóle nie zaatakował Szwajcarii w czasie II wojny światowej? Przecież były gotowe plany, które się nazywały Operacja Tannenbaum. Natomiast one nigdy nie zostały, jak widzicie, urzeczywistnione. Przedwojenna w ogóle i wojenna polityka Szwajcarii nie była tak naprawdę jednoznaczna, no bo wewnątrz kraju toczyła się dramatyczna walka pomiędzy zwolennikami obrony kraju za wszelką cenę, no a środowiskami, które oparte były na porozumieniu z III Rzeszą, co według nich miało zapewnić Szwajcarii dobrą pozycję hitlerowskiej w Europie. Wypadkową w ogóle tego konfliktu były takie niespójne decyzje, na przykład z jednej strony uznanie podboju Etiopii przez faszystowskie Włochy lub uznanie reżimu generała Franco jako legalnego rządu w Hiszpanii, a z drugiej strony natomiast zakazanie działalności NSDAP w Szwajcarii w 1936 roku, czy też zamykanie prohitlerowskich pism Frontu Narodowego, takich jak m.in. Schweizerfolk. No ale dobrze, wróćmy jednak do okresu, gdy Hitler przejął władzę w Niemczech, czyli do 1933 roku. No i w tym czasie nasiliła się działalność oczywiście szwajcarskiego, faszystowskiego Frontu Narodowego. Tych frontystów zdjęcie też tam pokazałem, żebyście widzieli, jak ich marsze wyglądały. No oprócz tego w Szwajcarii zamieszkiwało około 150 tysięcy Niemców, których duża część należała do partii, którą kierował Landesgruppenleiter NSDAP Wilhelm Gustloff. Dla kontrastu funkcjonowało też bardzo wiele grup antyfaszystowskich. Przeciwnicy frontystów ostro atakowali uleganie zewnętrznym wpływom i zapominanie o tradycjach demokratycznych Szwajcarii. W dzienniku Die Nation bardzo popularny był wówczas również taki kabaret polityczny Cornichons z Zurychu, którego odważne występy wzbudzały nieustanne protesty ambasady III Rzeszy. No i napięta sytuacja pomiędzy III Rzeszą a Szwajcarią zaogniła takie afery, dwie afery szpiegowsko-kryminalne, które odbiły się głośnym echem w światowej prasie. Pierwsza sprawa dotyczyła porwania niemieckiego dziennikarza Bertolda Jakoba, które zostało przeprowadzone w Bazylei 9 marca 1935 roku przez agentów Himmlera. Jakob był autorem książki na temat organizacji armii niemieckiej ujawniającej wiele sekretów Wehrmachtu. Dowództwo uważało, że dziennikarz uzyskał te informacje od członków sztabu pracujących dla wywiadu, podczas gdy on sam utrzymywał, że skompilował swoje wiadomości z ogólnodostępnych doniesień prasowych. Samo porwanie przeprowadzone zostało w iście takim hollywoodzkim stylu, bo Jakob został najpierw ściągnięty do Bazylei, obietnicą spotkania z wydawnictwem, a następnie uśpiony podczas kolacji. No i hitlerowski agent wpakował nieprzytomnego dziennikarza do samochodu i przewiózł przez granicę szwajcarsko-niemiecką, tłumacząc przygranicznikom, że kolega po prostu za dużo wypił. Ta cała afera Jakoba wywołała jednak oburzenie społeczności międzynarodowej, no i w końcu Szwajcaria wystosowała notę, żądając jego bezzwłocznego uwolnienia. No oczywiście niemieckie Ministerstwo Spraw Zagranicznych ugięło się pod presją i doprowadziło do uwolnienia dziennikarza. Szwajcaria wkrótce po sprawie Jakoba znowu wylądowała na łamach prasy międzynarodowej. Tym razem 4 lutego 1936 roku w Davos jugosłowiański student David Frankfurter zastrzelił szefa niemieckiej 5. kolumny w Szwajcarii, Gustolfa. No i zamachowiec, który od razu oddał się w ręce policji, przechodził wówczas załamanie nerwowe i według ustaleń późniejszego śledztwa jego działania nie były inspirowane z zewnątrz. No jednak hitlerowska prasa rozpętała prawdziwą wojnę propagandową, oskarżając szwajcarski rząd o prześladowanie zwolenników narodowego socjalizmu. No i pokazowy proces Frankfurtera był dla nazistów możliwością zatuszowania wrażenia, jakie pozostawiała afera Jakoba i wykreowanie Gustolfa na bohatera i męczennika ruchu frontystów. Pomimo w ogóle tej gwałtownej kampanii rozpętanej przez hitlerowską prasę po zabójstwie Gustolfa, rząd szwajcarski w 1936 roku zakazał wyznaczania nowego szefa NSDAP w Szwajcarii, jak i działalności całej organizacji na terenie Szwajcarii, no a następnie odrzucił notę protestacyjną III Rzeszy. No, Szwajcaria, tak jak zdecydowana większość krajów europejskich, zbyt późno zaczęła przygotować się do wojny. Z naszej perspektywy bardzo trudno jest pojąć zdumiewającą bezczynność Europy pośród narastającego poczucia zagrożenia. Jednak no, należy pamiętać, że Hitler od samego początku dawał bardzo sprzeczne sygnały odnośnie swoich zamiarów, na przykład wobec Szwajcarii. Twierdził, że Szwajcaria nie ma się czego obawiać, uszanuje waszą neutralność, do oczywiście dalszego istnienia takiego kraju jak Szwajcaria, stanowiącego tylko wrzut na ciele Europy. I ten wrzut jest niedopuszczalny na tym ciele Europy według Hitlera. Tylko szaleniec jednak mógł tak naprawdę wierzyć w takie pojednawcze gesty Hitlera. No, społeczeństwo też do końca nie wierzyło, bo pamiętam, że jak w Szwajcarii mieszkałem, to
pokazywano mi takie obrazy, gdzie był portret Hitlera, a jak się obróciło na drugą stronę, to był portret marszałka Guisson szwajcarskiego, więc Szwajcarzy byli zawsze przygotowani, że w razie jak będzie wojna, to odpowiedni portret sobie na odpowiednią stronę przekręcą, żeby no, jakoś tam dyplomatycznie z tego tematu wyjść. No, co ciekawe, w ogóle szwajcarska opinia publiczna, bardziej niż politycy, zdawała sobie sprawę z tego wzrastającego zagrożenia. No i w 1936 roku rozpisano pożyczkę narodową na dozbrojenie armii, której rezultatem w ogóle miało być podbudowanie w ogóle armii. No już w sumie 2 września 1939 roku rząd szwajcarski ogłosił powszechną mobilizację i w ciągu 48 godzin udało się zebrać około 400 tysięcy, co razem dało około 450-tysięczną armię plus 200 tysięcy osób w służbie pomocniczej. Oczywiście, tak jak wspomniałem, naczelny dowódca objął Henri Guisson, który był największym zwolennikiem obrony Szwajcarii bez względu na wszystko i chciał bronić Szwajcarii aż do ostatniej kropli krwi, jak to powiedział w lipcu 1940 roku. Cały plan obrony Szwajcarii był obrany na oparty na takiej reducie narodowej, czyli na systemie fortyfikacji otaczających centralną część Szwajcarii. No i w razie inwazji niemiecko-włoskiej większość sił miała się wycofać w góry i stamtąd prowadzić walkę. Natomiast około 90 tysięcy żołnierzy z wojsk granicznych miało prowadzić działania opóźniające, mieli wysadzić w powietrze lub w inny sposób zniszczyć mosty, tunele, wiadukty czy inną części, załóżmy, infrastruktury. Tak jak powiedziałem, operacja, którą przygotował Hitler, nazywała się operacja Tannenbaum, czyli operacja jodła, choinka. No, w przeciwieństwie do pierwszej wojny światowej, tym razem istniał całkiem konkretny plan ataku na Szwajcarię. Tak jak widzicie, też go przedstawiłem. Szwajcaria stała się jednym z następnych celów i miała zostać zaatakowana w 1940 roku. Plan ataku uwzględniał wykorzystanie całkiem sporych sił, praktycznie całej grupy armii C, czyli około 400 do 500 tysięcy żołnierzy na lądzie plus wsparcie lotnicze oraz około 15 dywizji włoskich. No oczywiście, jak wszyscy wiemy, nigdy nie doszło do realizacji tych projektów, no i tu powstaje pytanie, dlaczego? Dlaczego Hitler w ogóle nie zdecydował się zaatakować w Szwajcarię? No przede wszystkim hitlerowska armia miała już dosyć napięty grafik. Zacznijmy od tego, bo po zajęciu Francji, Belgii i Holandii w lecie 1940 roku Wehrmacht nie nadawał się do rozpoczęcia następnej ofensywy. Potrzebne było uzupełnienie, stan ludzki, dywizji, zaopatrzenie itd., itd. Potem natomiast pojawiło się troszeczkę więcej pilniejszych celów, bo pojawiła się operacja Seelöwe, czyli Lew Morski, czyli inwazja na Wielką Brytanię. No tutaj dostali sporego łupnia Niemcy i też musieli odbudowywać siły. Co więcej, tak naprawdę, żeby było ciekawiej, Hitler atakując 22 czerwca 1941 roku Związek Radziecki o 2 tygodnie wyprzedził Stalina, bo gdyby nie zaatakował, to Stalin zaatakowałby jego. Więc też sytuacja była dosyć napięta. Szczerze mówiąc, można by powiedzieć tak naprawdę, że nie za bardzo Hitler miał czas zaatakować Szwajcarię. To jest pierwsza rzecz. A druga rzecz, Szwajcarzy gwarantowali mu szybki tranzyt kolejowy, zapewniający bezproblemowy import węgla z Niemiec do Włoch. I gdyby Szwajcarzy wysadzili w powietrze mosty, tunele, wiadukty, jak planowali, sytuacja by się troszeczkę skomplikowała, bo węgiel był dosyć kluczowym tak naprawdę, kluczowym surowcem, od którego zależało funkcjonowanie przemysłu we Włoszech. Dodatkowo Szwajcaria była ważnym partnerem w handlu walutami i złotem. No to była taka szmuglernia, z którą można było ubijać ciemne interesy. Nie jest też żadną tajemnicą, że w kantonie Schaffhausen produkowano broń dla Niemców, którą sprzedawano. Fabryki szwajcarskie również produkowały broń pancerną dla Niemców, którą sprzedawali. Więc no, bardziej opłacało się tak naprawdę przez wzgląd na tę ekonomię i przez wzgląd na napięty grafik, to bardziej opłacało się być w dobrych stosunkach ze Szwajcarią, niż Szwajcarii tak naprawdę zaatakować i zniszczyć i stracić jeszcze więcej tak naprawdę żołnierzy, czy amunicji, czy wszystkiego. No, oczywiście wszyscy doskonale wiedzą, że Szwajcaria dzięki temu wygrała los na loterii. Wygrała, że nie zaangażowała się w ogóle w wojnę. No, oczywiście już przed tą globalną aferą była całkiem bogatym państwem, jednak II wojna światowa zdecydowanie podkreśliła jej status bezpiecznego, dobrze broniącego skarbca. Szwajcarski przemysł nietknięty przez wojnę również kwitnął na niespotykaną wcześniej skalę. No i
Szwajcaria zaczęła masowo eksportować produkty głównie do odbudowujących się szybko sąsiadów Francji, Niemiec, Włoch, gdzie przemysł był albo zniszczony, albo wolno przestawiał się z produkcji wojennej na cywilną. No, nie wspominam nawet o majątku zarówno ofiar, jak i katów, który pozostał w tych szwajcarskich bankach. No i lawirowanie pomiędzy państwami osi i aliantami zdecydowanie opłaciło się, ale też Szwajcaria miała pytanie, czy Szwajcaria w ogóle miała jakieś inne wyjście. Owszem, oczywiście mogła zacząć walkę po jednej ze stron i najprawdopodobniej podzielić los innych niewielkich państw, ale czy w ogólnym rozrachunku miałby to jakiekolwiek znaczenie? No, wydaje mi się, że tutaj właśnie jednak ta dyplomacja dała na plus dużo Szwajcarii, ale to też przynajmniej wiecie, co było przyczyną, że Hitler nigdy Szwajcarii nie zaatakował w czasie II wojny światowej.